Okej, przysłonę damy na 4,5, żeby było cokolwiek widać, a z tyłu, szczególnie to siodło jest genialne, tak jak teraz widać, nie? A my sobie polatamy tutaj. Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Bardzo fajna miejscówka, jedna z ciekawszych, jakie znalazłem, jedno z moich odkryć, mogę powiedzieć, pod kątem FPV, takiego semi-long range, bo będziemy latali dzisiaj do mniej więcej 500 metrów, tak jak przepisy mi pozwalają obecnie, bo latamy dzisiaj w Polsce. Jesteśmy blisko w ogóle trójstyku województw śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Mega miejscówka, tu się kończy Jura Krakowsko-Częstochowska i pięknie układają się tutaj pola w takie fale. Dużo osób zna miejscowość na przykład Słoszowa, tak? Tą wieś taką najdłuższą i charakterystyczne zdjęcia. Natomiast te miejscówki nie są jeszcze odkryte. Jesteśmy niedaleko miejscowości Cisowa i jest genialne ukształtowanie terenu. Ja już tutaj latałem, już zrobiłem parę rolek, ale chciałem do Was wrócić, żeby nagrać loty z narracją. Zrobimy sobie dwa takie loty. Latamy dzisiaj sześciocalowym bobem. To jest Bob 57. Sześciocalowy dron z kamerą GoPro Hero 12 i będziemy latali na kamerze FPV, to jest Nebula Pro, czyli najlepsza kamera do Visty, jaką można użyć. Antenę mam Albatros z iFlighta i w ogóle cały dron jest z iFlighta. Mamy tutaj pakiet 1800, a drugi ma 2200 mAh 6S. Także za chwilę zaczynamy. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Będę latał i Wam tą naszą całą sesję, narrację do niej dogram również. Zaczynamy! Let's go! Ok, mamy takie ustawienie optymalne, czyli kamera Sony pod światło, a ja będę stał ze światłem, lecimy na wprost, 25 V. Zobaczmy jeszcze, który kanał pierwszy jest dobrany. Zobaczymy sobie jeszcze jedną rzecz, jak wygląda nam tutaj ustawienia wizji, settings, transmission, high quality, on, focus, bitrate 50 i device. Mam tutaj moda FCC 1200, można lecieć. Lecimy, let's go! Na początku polecimy sobie na wprost, zobaczymy, czy wszystko gra. Przepiękne mam nasycenie kolorów, jeżeli chodzi o gogle. Ta kamera jest naprawdę świetna, jeżeli chodzi o Nebulę Pro. Teraz delikatnie się dźwignę, żebyście zobaczyli, jak ta dróżka tutaj też pięknie przebiega. Na skraju lasu, w samej dolince, idealna miejscówka też na wycieczkę rowerową. I teraz będę się systematycznie dźwigał, bo odchodzimy dość daleko. Nie bardzo daleko, ale dosyć. Dobrze. I w tym momencie się podniesiemy. I bardzo delikatnie, stopniowo, jeszcze mogę się sporo podnieść. Ja startowałem z większej wysokości, trzeba pamiętać, że to jest widok na dolinę. I teraz będziemy sobie delikatnie wracali. Jest genialny obraz. Powolutku się opuścimy. I tu widać, jak to ładnie wygląda. Zaczniemy sobie od widoku na las i stopniowo przejdziemy na te fale, które tworzą pola, te paseczki pól. Tu jest genialnie. Ja ostatnio latałem równolegle do terenu i mi brakło zasięgu w pewnym momencie, ale jest naprawdę genialnie, jeżeli chodzi o to. Spokojnie sobie polecimy pierwszą rundę. Tutaj też widać bardzo ładnie. I teraz ze światłem to, co zrobimy, polecimy sobie nad lasem. Delikatnie do góry, to jest różnica poziomów dość spora, około 60 metrów. To jest idealna miejscówka, żeby wzbić się, wznieść się jak najbardziej. Za chwilę będzie widać już miejscowość, która nazywa się Cisowa. Jest droga też. I teraz się będziemy obniżać stopniowo i delikatnie nad lasem, w prawo, żeby taki długi przelot zrobić sobie właśnie tuż nad koronami drzew. Jeszcze kawałek i za chwilę zawrócę nad zagajnikiem po prawej stronie. Zasięg mam petarda cały czas 50 megabitów na sekundę.
wszystkie parametry są bardzo dobre, naładowanie pakietu też. Jeszcze kawałeczek i będziemy teraz delikatnie sobie zawracać. I tu pomiędzy drzewami. Trzeba pamiętać o tym, że to ukształtowanie terenu, to trzeba być bardzo czujnym, bo można się zdziwić, jak się wleci w takie siodło, że nagle odcina wizję. Tak jak tutaj, mam na przykład oznaczenie, że jest słaby zasięg, ale polecimy sobie tak, troszkę pod światło. I teraz genialnie ze światłem polecimy. Ale tak jak mówię, musimy się trzymać garba, żeby nie wejść w siodło, bo tutaj można stracić wizję. Dobra, polecimy teraz między drzewami. Taki spokojny cruising. Pamiętajcie, że to jest 6 cali, czyli on nie jest taki zwrotny jak piątka, ale mimo wszystko jest lepszy niż siódemka. Dużo fajniej się lata. Okrążę te drzewa. I polecimy sobie teraz troszkę niżej. Zobaczymy, na ile możemy sobie pozwolić. Mam tutaj zapis w goglach. Widać wyraźnie, gdzie jesteśmy. I można faktycznie ładnie bardzo pograć tymi klimatami. Dobra, mamy 21,2. Lecę w tej chwili 4 minuty. Na tyle, ile mi pozwala. 21,3. Wespniemy się ponad las i zrobimy jeszcze jeden dive. Taki ostrzejszy, jeżeli chodzi o drzewa, na tą drugą stronę. Tak jak tu. Może odrobinę w dół, w lewo, żebyśmy nie mieli idealnie pod światło, tylko lekko z boku. I długi bardzo taki pas, low pass nad drzewami. Za chwilę zwrócę się, jak nam się skończy ten zakres w prawo. O, i tu jest idealnie teraz, leciutko nad tym zagajnikiem. Tu możemy się teraz lekko obniżyć. Wykorzystamy tą rzeźbę na końcowej fazie, już będę wracał. 5 minut lotu. Pięknie to wygląda. Genialna miejscówka. I my sobie spokojnie teraz wrócimy. Drugi lot zrobimy troszeczkę inny, trochę bardziej dynamiczne te akcenty zastosuję, ale muszę sobie przestawić kamerę w goglach też na lepszą ekspozycję. Dobra, i zakończymy tą długą, prostą po drodze. Dokładnie tak. Idealnie. Pięknie. Kończymy. Przestawiłem trochę kamerę, jeżeli chodzi o Nebulę Pro. Jest o niebo lepiej obecnie. Wszystko gra. Pełne parametry. Teraz lecimy na dużym pakiecie. Polecimy sobie w prawo i tutaj stopniowo wzniosę się. Może wzdłuż tego paseczka, żeby byłoby potencjalnie łatwiej znaleźć drona. Teraz stopniowo się wzniesiemy, żeby wam pokazać, jak to wygląda. Za chwilę odbiję nad tą dolinką w lewo. Genialna miejscówka na wycieczki rowerowe na przykład, ale też do wielu aktywności, choćby też do trekkingu. Jest po prostu genialna. Widać, jak te lasy się kiedyś kształtowały. Tutaj są tereny rolnicze, ale tu, gdzie się nie dało uprawiać roli, zostały lasy, bo jest zbyt stromo. Miejscówki są kosmiczne. I teraz zwrócę się w lewo, żebyście zobaczyli, jak wygląda rzeźba terenu, na którą będziemy za moment opadać. Przelecimy sobie tutaj całkiem w dół. Polecimy w kierunku słońca, za ostatni krzaczek. Lekko skieruję się w prawo. Tu się mocno wzniosę. I delikatnie zmienimy kierunek. Już zawrócimy sobie naszą dolinkę. Tu jest jeszcze jedna taka dróżka.
i będziemy opadać teraz do prawej strony, aż do całej doliny. Tu widać genialnie, jak ten teren się kształtuje. Idealne fale. Jest przecudownie. Bardzo dobrą mają jakość podglądu. Ta kamera Nebula Pro naprawdę robi wrażenie. Chyba najlepsza kamera, z jaką Vista była skonfigurowana. I ona zawsze trzymała klasę i cenę i tak dalej. Miałem tylko jedną sztukę. Ale jest fantastyczna. Polecimy sobie jeszcze kawałek na ten ostatni zagajnik tu w prawo. Przed domostwami. I chciałbym zrobić jeszcze jeden dive, czyli polecimy nad las. Przy 6S i przy 6-calowych dronach to jest moment, jeżeli chodzi o przemieszczanie. To nie są może duże prędkości rzędu 60-70 km na godzinę, ale w zupełności wystarczają. Tu jest bardzo ładny dive teraz. Niziutko tuż pomiędzy drzewami, tylko w prawo mijamy i zmieścimy się elegancko tutaj w ten pasaż. Tu spróbuję polecieć delikatnie w lewo jeszcze. Mam jeszcze odrobinę akumulatora. Wygląda to naprawdę super. Przy tej jakości wizji to można naprawdę proximity tuż nad drzewami latać. Dzisiaj nie ma też mocnego wiatru, to co jest fajne. Jest kapitalnie, jeżeli chodzi o warunki do latania. Mamy bardzo dobre światło, nie ma wiatru. Teraz lecę z prędkością około 60-55. Wznoszę się. I za chwilę zrobimy sobie jeszcze jeden dive tutaj na naszą stronę. Patrzę, gdzie tutaj jest najciaśniej. Jest taka miejscówka, jest taki pas, gdzie mogę się zmieścić. To jest dokładnie to przejście. Przetrzymać wysokość, bo gdybym latał niżej, dałoby się jeszcze troszkę niżej, można by stracić zasięg. To jest uliczka, na której jesteśmy. Teraz polecę jeszcze do przodu. Mam jeszcze 0,8 V. Polecę w takim razie dróżką do przodu ze 100 metrów. I tu się mocno podniosę. Tak to wygląda. Dobra. I tak wygląda nasz teren. Jest po prostu genialny. W zależności od tego, jak kamera jest ustawiona, jaki kąt mamy, tak nam się pięknie balans bieli też układa w podglądowej kamerze, czyli w Nebula Pro. Ale z tą kamerą lata mi się naprawdę bardzo dobrze i zwykle z Vistą mam mniejsze lub większe kłopoty, a tutaj, jeżeli chodzi o Boba, od początku naprawdę rewelacyjnie się lata na tej kamerze Nebula Pro. Rewelacyjnie. Dobra, będziemy wracać. To chyba wszystko. Mam jeszcze 0,5 V, polecę troszkę dalej tam, w stronę południową, w stronę Krakowa. I tutaj, tak jak nam granica pola, ta linia oznacza, i za chwilę będziemy sobie już wracali do nas. Teren jest pięknie urzeźbiony. Wygląda to rewelacyjnie. Czysta przyjemność i naprawdę pełen relaks. Kawałek za miastem jest genialnie. No i tutaj już nasze auto. Także lądujemy. Mój spotter jest dzisiaj w środku. Odpoczywa sobie. A kończymy przecudną sesję. Warto było tutaj przyjechać przed zachodem słońca. Nie miałem za dużo czasu. Zawsze jest coś do zrobienia. I wiecznie obowiązki i inne rzeczy, ale dzisiaj jestem naprawdę bardzo zadowolony z tej kapitalnej sesji. 20.09 lądujemy i to będzie na tyle.
Słuchajcie, kończymy ten nierówny pojedynek. Fantastycznie się latało. Bob spisał się genialnie. Kamera, mam nadzieję, że też nagrała bardzo dobre ujęcia. Jak patrzyłem na ten teren przez kamerkę Nebula Pro, rewelacja naprawdę. I polecam i życzę Wam też wielu udanych sesji w tym sezonie. Było świetnie. Zapraszam Was na kolejne epizody wkrótce. A na dzisiaj bardzo dziękuję, że byliście ze mną. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Cześć!